Kapitan Żbik to najdłuższa polska seria komiksowa. W latach 1968 82 wydano łącznie 53 jej tomy, które rozeszły się w całkowitym nakładzie ponad 11 milionów egzemplarzy. W czasach komunistycznych Żbik był fenomenem porównywalnym swoimi rozmiarami do popularności seriali telewizyjnych Czterech Pancernych i Pies, czy Stawki Większej Niż Życie. Kapitan milicji obywatelskiej Jan Żbik. Należy niewątpliwie do ikon polskiej popkultury. Pomysłodawcą serii i twórcą postaci był Władysław Krupka, który był też autorem aż 36 z 53 scenariuszy. W czterech z nich był współscenarzystą. Krupka był harcmistrzem ZHP, oficerem Wojska Polskiego i długoletnim naczelnikiem Wydziału Prasowego Komendy Głównej MO. Wielokrotnie służył filmowcom, radami przy powstawaniu produkcji dotyczących działania milicji, m.in. przy okazji 07 z się oraz przygody psa cywila. Stworzony przez niego komiks miał na celu krzewienie pozytywnego obrazu milicji w oczach społeczeństwa, w czasach gdy byli oni coraz częściej kojarzeni ze zbrojnym ramieniem władzy ludowej. Miał przedstawiać milicjantów, którzy stoją na straży porządku i wykazują się skutecznością w łapaniu groźnych bandytów. Scenariusze były z reguły oparte na autentycznych sprawach, do których krupka miał wgląd. Sam Żbik był pomyślany jako ideał nowoczesnego stróża prawa. Jest przystojny, zawsze elegancki, inteligentny i pozostaje w dobrych stosunkach z młodzieżą. Rzadko posługuje się przemocą, ale gdy trzeba, staje na wysokości zadania. Chociaż w duchu ówczesnych ideałów kolektywizmu, sukces pracy dochodzeniowej jest częściej efektem zespołowej i profesjonalnej pracy całego aparatu milicyjnego. Z dzisiejszego punktu widzenia, żbig jest pozycją interesującą z dwóch powodów po pierwsze, stanowi dokument swoich czasów, dający nam interesujący wgląd w sposoby działania komunistycznej propagandy. Po drugie, była to seria, w której debiutowało trzech bodaj najwybitniejszych polskich rysowników: Jerzy Wrublewski, Grzegorz Rosiński i Bogusław Polch. Opublikowane ostatnio przez wydawnictwo Ongryz, pierwszy na naszym rynku, Tom Zbiorczy obejmuje pierwsze dziewięć albumów serii, poszerzone o dwie czarno-białe opowieści prasowe, z których jedna została następnie przerysowana w wersji albumowej. Teoretycznie pierwszą opowieścią o żbiku jest dziesięciostrońcowe opowiadanie pięć błękitnych goździków, napisane przez krupkę, które ukazało się w kurierze szczecińskim na przełomie 1967 i 1968 roku, ale nie pada w nim jeszcze nazwisko żbika. Sam żbik pojawia się po raz pierwszy dopiero w drugim opowiadaniu: Dziękuję Kapitanie, które wydano w trzech różnych gazetach w 1968. Pierwszym albumem było Trzyczęściowe Ryzyko, wydane również w 1968. To scenariusza stworzonego przez Krupkę z pomocą dwóch jego współpracowników z MO. Opowiadał o kradzieży eksponatów z muzeum w Tarłowie i problemach, które mają złodzieje z ich sprzedaniem. Co ciekawe, żbika tu niewiele, a w głównej roli występuje porucznik Ola, która z narażeniem życia skutecznie infiltruje bandę. Autorami rysunków był Zbigniew Sobala, którego trudno jednak nazwać rysownikiem. Komiks jest fatalnie narysowany, z postaciami, których nie sposób rozróżnić. Jest to amatorska robota, z tekstami, które niejednokrotnie wychodzą poza dymki i koszmarnie pokolorowana. Są to nie tyle kolory, co kilka plam nałożonych na odwal się. Dziękuję Kapitanie to album, który został przerysowany z wcześniejszego wydania prasowego i opublikowany w 1969 roku. Fabuła kręci się wokół dochodzenia w sprawie śmierci dyrektora zakładów chemicznych. Po raz pierwszy Żbik popisuje się tu umiejętnością walki wręcz. Doskonale pływa i jeździ samochodem marki Syrena. W roli rysownika Sobale zastąpił Jan Rocki, ale jego kreska prezentuje się jedynie minimalnie lepiej od poprzednika. Nie spodobała się chyba, bo jest to jedyny album w serii narysowany przez niego. Wciąż mamy też do czynienia z niechlujnymi kolorami nakładanymi przez kogoś niezbyt przykładającego się do własnej pracy. Piątym albumem jest Diadem Tamary, wydany w roku 69, do scenariusza Zbigniewa Bryczkowskiego, do którego rysunki wykonał Grzegorz Rosiński. Opowiada o kradzieży tytułowego diademu ze sklepu jubilerskiego. Żbika ratuje w tym odcinku z opresji grupka chłopców i po raz pierwszy pojawia się tu element wychowawczy, bo zapytany przez nich o to, jak zostać milicjantem, nasz bohater odpowiada, że, cytuję, przede wszystkim trzeba dobrze się uczyć. Dla Rosińskiego był to pierwszy komiks, jaki w życiu narysował, i widać tu, że miał on wówczas jeszcze niewielkie pojęcie o rysowaniu. Chociaż i tak jego kreska prezentuje się niebo lepiej od tego, co widzieliśmy u Sobali czy Rockiego. Jest to także pierwszy album fachowo pokolorowany. Zwraca uwagę dynamiczna scena finałowej bójki na moście, w której dostrzec już można to, co Rosiński będzie rysował w przyszłości. Szóstym albumem jest Wzywam 021, który ukazał się w tym samym 1969 roku, ponownie do scenariusza Krupki. Pojawia się tu wątek szpiegowski, bo tajemniczy zagraniczny turysta pragnie wykraść wynalazek polskiemu docentowi. Docen ten okazuje się jednak niemałym kozakiem. Umie się bić, chodzi po skałach i uwodzi kobiety. Fabuła jest zajmująca, bo żbik obwiązuje sobie głowę i daje się porwać bandytom, by namierzyć ich kryjówkę. Ponownie rysunki wykonał tu Zbigniew Sobala i wyraźnie poprawiły się one w stosunku do tego co widzieliśmy w ryzyku. Do tego stopnia, że jesteśmy w stanie powiedzieć, co się na nich dzieje. Albo posiada najgorszą w całej serii okładkę, jedyną na której znajduje się zdjęcie, a nie rysunek. Siódmy album nosi tytuł Śledzić Fiata 0317WE. Ukazał się w 1970 roku. Autorem scenariusza był Ryszard Doński. Tym razem rzecz dotyczy szajki złodziei samochodów. Akcja skupia się na rozmaitych próbach namierzenia ich, często z użyciem najnowszych podówczas nowinek technicznych. Autorem rysunków był Mieczysław Wiśniewski, znany z serii Podziemny Front i Kapitan Kloss. W jego wykonaniu postacie zawsze sprawiały na mnie bardzo sztuczne wrażenie. W albumie tym ambitnie próbował narysować dynamiczny pościg samochodowy, który jednak, mimo solidnych rysunków aut, prezentuje się fatalnie. Ósmy album nosi tytuł tajemnica Ikony i powstał w tym samym 1970 roku do scenariusza Stanisława Szczepaniaka, o którym co ciekawe nic dzisiaj nie wiemy. Opowiada ciekawą historię bandy, która rabuje z bieszczackiej cerkwi Ikonę, za którą astronomiczną wówczas kwotę tysiąca dolarów wykłada pewien niemiecki turysta. W ikonie ukryta jest mapa prowadząca do skarbu zakopanego przez jego ojca SS-mana. Autorem rysunków jest ponownie Rosiński, i widzimy jak powoli rozwija się tu jego talent. Pojawiają się tu ciekawe ujęcia i wiele prób bardziej dynamicznej kreski. Obrazki posiadają coraz więcej szczegółów, chociaż rysunki twarzy wciąż są mało udane. Dziewiąty album ma tytuł Kryształowe Okruchy. Również został wydany w 1970 roku. Autorem scenariusza była pisarka Anna Kłodzińska. I widać tu wyraźnie, że jest to rzecz na zupełnie innym poziomie literackim. Zamiast proste jak drut historii mamy realistycznie ukazane śledztwo pełne błędnych tropów i już żmudnego zbierania danych. Po raz pierwszy w serii nie widzimy bandytów, którzy popełnili przestępstwo, co powoduje, że pojawia się tu element tajemnicy. Chodzi o zabójstwo pewnego inżyniera. Akcja przeskakuje do różnych miejsc w Polsce, a jej finał rozgrywa się wiele miesięcy później. Niestety, album ponownie narysowany jest przez Zbigniewa Sobale, którego rysunki, zwłaszcza po tym, co wcześniej zaprezentował Rosiński, prezentują się bardzo kiepsko. Za to o wydaniu Ongrysu mogę się wypowiedzieć w samych niemalże superlatywach. Jest solidnie zrobione, z dobrym papierem i zawiera wielką, jak na polskie warunki, ilość interesujących dodatków. Autorzy wykonali tu kawał wspaniałej roboty. Otrzymujemy wyczerpujące biografie wszystkich zaangażowanych w te albumy twórców, niewykorzystane okładki, a także odcinki za ofiarność i odwagę, które pamiętam z dzieciństwa, które były dołączane do każdego odcinka i pokazywały prawdziwe akty heroizmu polskich milicjantów. Format tego wydania jest nieduży, ale nie przeszkadza to, bo taki właśnie był format żbików.